20. seria gier BG Gaming jest Superlig i mężczyzn. Jesteśmy w gali widowiskowo-sportowej RCS-u Lubinie. Zagłębie, drużyna walcząca o to, aby pozostać w Ekstraklasie kontra KPR Arget Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Kamil Kapiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ten właśnie mecz. Ekstraklasy jest absolutnie jedny. Sawery Gajek miał tam miejsce, aby się rozpędzić, nie skorzystał z tego, rzut z podłoża. Gierak nie najlepszy, ale kapitalnie, bardzo czujnie tam z numerem 9 Artur Klopstek. Bramkarz Ostrowia, Szwera, ma czas i miejsce, żeby się rozpędzić. Dobry pomysł, nieco gorsze wykonanie tutaj, ale proszę, jeszcze do tej bezpańskiej piłki doskakuje Klopstek. Drozdowski, przyspieszają, no i wreszcie Stanisław Dębala. Gierak. Dla drużyny z Lubina. Czy to będzie szybka kontra? Pędzi Bogacz. Bogacz nabiera rozpędu, ale znakomicie tam złączył nogi w finałowej fazie jego rzutu Mikołaj Krekora. Skutkiem czego nie ma czwartego gola dla Zagłębia Lubin. Gajek. Gierak wyprowadza rywali w pole, ale też, że proszę bardzo, Schodowski. Teraz Klopstek, ależ nie porozumiał się z Markiem Szperą. Jest piłka zagrana na kontratak i broni to Mikołaj Krekora. Jest problem z tym, żeby znaleźć sobie miejsce. Tak dobrze przesuwają się gracze z Lubina. Teraz proszę bardzo. On dzisiaj zdaje się, że jeszcze swoje szanse nie dostał, jeżeli chodzi o atak. I proszę, udało się tę piłkę może wcisnąć do bramki rywali. Rzeczywiście Zagłębie może teraz wycofać bramkarza i ma dzięki temu jednego zawodnika więcej w polu. Jest właśnie dzięki temu możliwość rozciągnięcia strefy. No i właśnie, nie skończyłem tego zdania, a już chyba Bogacz zdobywa kolejną bramkę. Dobre było to podanie i proszę bardzo, nie tylko rzuty z 9, 10 czy nawet 11 metra, ale też zejście na koło. To jest coś, co potrafi robić Ksawery Gajek. Iskra schodzi tutaj na półprawę Kajno. Ładnie wyblokowana ta akcja, no i właśnie, jeszcze jest czas, żeby ruszyć do kontry. Chyba powinien szukać Przemysława Urbaniaka, który teraz łapie się za głowę Krekora, a nie rzucać do pustej bramki, no ale też łatwo to wszystko ocenić post factum. Ciekawa pierwsza połowa, proszę Państwa, w Lubinie za nami. Zagłębie na razie nieznacznie lepsze, ale wynik tego spotkania końcowy absolutnie pozostaje jeszcze otwartą sprawą. Rozgrywających nie, myślałem, że tam jest obok Iskry także Chluszak, ale jednak to Moryń na parkiecie. Tymczasem fenomenalny był ten rzut Michała Bekisza. No i właśnie, Bekisz indywidualnie, proszę bardzo, nie tylko siła, ale też technika przerzuca. Prosta strata drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, a tymczasem szukamy koła i znowu fenomenalnie Dawid Balcerek, a może to on będzie game changerem w tym spotkaniu, a może to on po przerwie będzie bronił tak znakomicie, który został w tyłach, mimo tego, że ma te 2-minutowe kary. W pierwszym meczu Ksawery Gajek otrzymał czerwoną kartkę, teraz takowa wisi nad Misiejukiem, a nie zostawiać zbyt dużo miejsca podopiecznym Tomasza Kozłowskiego. Jest wracający na parkiet Chluszak i proszę, ostatecznie mamy gola. Z naprawdę różnych pozycji trafi zdobywać bramki w tym spotkaniu. Gierak, Gajek, no ale właśnie, o nim można dokładnie to samo powiedzieć, co o Michale Bytiszu. O ile Krekora bronił nieźle, albo przyzwoicie, o tyle Dawid Balcerek po przerwie broni bardzo dobrze, ale i Schodowski przypomina nam o sobie w tej właśnie sytuacji. Gierak, Gajek, ależ on ma fantastyczne wyczucie tego, kiedy można, kiedy powinien. W każdym razie mamy piłkę dla Lubinian, a to jest przecież niezwykle ważny moment tego spotkania. Wraca z kolei z numerem 25 na parkiet Drozdalski. On teraz właśnie przy piłce, ależ zaspała defensywa z Ostrowa. No inna sprawa, że miała właśnie jednego zawodnika mniej właśnie na tej stronie. Ależ fantastycznie to zrobił Jakub Bogacz, sugerując zagranie do rozegrania. Kamil Adamski na 7 metrze. Jest zmiana w bramce drużyny z Lubina. Damian Procho. I proszę, zatrzymuje najlepszego strzelca zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. Jeszcze Lubinianie, czy zamkną to jakimś efektownym trafieniem, nie tam strata Arkadiusza Michalaka. Jest kontra, Klopstek trafia, natomiast w kontekście końcowego wyniku tego meczu to nie robi dużej różnicy. 29 po stronie Zagłębia, 27 po stronie Argetu Ostrowia, zatem Lubinianie z trzema niezwykle istotnymi punktami. Patrzymy na to, kto był najlepszym zawodnikiem w zespole z Ostrowa. Tutaj Ksawery Gajek, co nas specjalnie nie może dziwić, bo
faktycznie radził sobie bardzo dobrze. Nie Kamil Kapliński, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Przyjemnego, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.